Wprowadzone zostały kolejne środki ostrożności związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa. Od kilku dni służby Miejskiego Zarządu Dróg regularnie dezynfekują przystanki komunikacji miejskiej, szczególnie te, gdzie znajdują się ławki. W związku z zaostrzeniem przepisów dotyczących poruszania się, w tym korzystania z komunikacji miejskiej, zostały wprowadzone zmiany w rozkładach jazdy oraz dezynfekowane są przystanki autobusowe. Wcześniej w autobusach wydzielone zostały strefy niedostępne dla pasażerów, tak aby nie mieli oni bezpośredniego kontaktu z kierowcą, a tym samym zakup biletów w autobusie został na razie zniesiony. Zostało to wprowadzone już kilka dni temu i spotkało się z dużą wyrozumiałością pasażerów, za co im też dziękujemy. To jest utrudnienie dla nich oczywiście z zakupem takich biletów, natomiast spotkał się z dużym zrozumieniem, więc też jesteśmy wdzięczni za to. No, staramy się dezynfekować i robić te zabiegi, kiedy nie ma pasażerów, tak? Jest zmniejszony ruch. Wcześniej rano też nie, bo mieliśmy ostatnio przymrozki, to bardzo poważne i ten środek by nie działał jak należy, ale właśnie w godzinach porannych między tą godziną 8 a 11 staramy się robić i te przystanki zakładamy, że wszystkie są przynajmniej co drugi dzień zdezynfekowane. Dyrektor Przemysław Boleski uspokaja mieszkańców i informuje, że dezynfekcja przystanków autobusowych jest w sytuacji pandemii rutynowa. To jest jakby kolejny etap, profilaktyka też i z tego miejsca chciałem uspokoić mieszkańców, bo jak zaczęliśmy to wprowadzać, pojawiły się głosy, czy coś się pojawiło bardziej niebezpiecznego w związku z takimi działaniami. Nie, to jest tylko profilaktyka, takie działania prowadzimy na terenie miasta, zapobiegawczo, nic więcej się nie wydarzyło, natomiast są jakby przesłanki do tego, żeby takie rzeczy robić, więc zgodnie z tym mamy na to środki i to robimy.